Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszam Cię. Przenikaj mnie całego. Oświeć mój umysł, rozpal moje serce do życia i napełnij je pokojem, uważnością i dziękczynieniem. Niech cały mój dzisiejszy dzień będzie darem dla innych, a dla mnie odkryciem piękna i sensu. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie da się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. W dzisiejszej Ewangelii spotykają się dwa różne światy, dwa różne poglądy patrzenia na religię, na wiary, na Pana Boga. Pierwszy świat to jest faryzeuszów i uczonych w piśmie, a drugi to jest Jezusa i Jego uczniów. Ci pierwsi mają pretensje do Jezusa, dlaczego Jego uczniowie jedzą i piją. Jak wiemy z Ewangelii, Jezusa Chrystusa też nazywali tym, który je i pije, który chodzi od gości do gości. Spotyka się zawsze z innymi przy stole, w formie takiej radosnej, otwartej, w formie przyjaźni, w otwartości na innych. I mają pretensje do tego. Dlaczego? Bo postrzegają Boga w sposób skrzywiony, w sposób religijny, za bardzo religijny. Co to znaczy? Otóż religijność i wiara są dwa różne pojęcia. Jezus przynosi nam wiarę w Boga. Wiara to jest relacja, religijność to jest niewolnictwo, to jest podporządkowanie się komuś, kto jest tak większy ode mnie, ale z którym ja nie mam nic do czynienia, przed którym ja jestem tak mały i tak niegodny, że muszę tylko cały czas błagać tego kogoś drugiego, w tym przypadku Boga, żeby Bóg zwrócił na mnie uwagę, żeby mi pomógł, więc muszę Go wybłagać, muszę się wypościć, wymodlić. Muszę zrobić wszystko, żeby skruszyć Jego zatwardziałe serce, żeby miał do mnie chociaż troszeczkę miłosierdzia. Jezus przynosi nową perspektywę Boga, przynosi nam wiarę. Wiara to jest relacja, wiara to jest przyjęcie miłości, która jest nam dana dla każdego z nas. Wiara to jest przyjęcie Boga, który przychodzi do człowieka. Wiara to jest otwarcie naszego serca na Jego obecność, na Jego miłość. Na miłość, która nie wyklucza, która nie dzieli, ale miłość, która dla każdego jest otwarta, miłość, która chce przyjść do każdego człowieka bez wyjątku, na poglądy, na sposób życia. Wiara Jezusa Chrystusa to jest miejsce, gdzie ja przyjmuję Boga, który do mnie przychodzi, więc nie muszę się męczyć, nie muszę pościć po to, żeby wybłagać u Boga jakąś łaskę, wybłagać Jego litość. Nie, Bóg już chce mi dać swojego ducha. Bóg chce już mnie uszczęśliwić. To jest Jego marzenie, żeby widzieć swoich dzieci, swoich synów i córek szczęśliwych. Dlatego wiara Jezusa Chrystusa przynosi radość. Dlatego ona otwiera człowieka na relacje, na miłość, na dzielenie się sobą. Bo jeżeli ty wiesz, że twój Bóg jest Ojcem, który cię obdarza każdego dnia, który cię kocha, który troszczy się o ciebie, to ty nie masz nic innego, jak się radować. Jak się dzielić się swoją radością. Jeść i pić, to znaczy spotykać się z innymi, tworzyć relacje, być darem dla innych, wysłuchać. Bo
jeżeli ty wiesz, że jesteś kochany, jeżeli wiesz, że ktoś o ciebie się troszczy, no to już nie martwi się sobą, ale skieruje swój wzrok na innych, bo chce się dzielić tą radością. Ale jeżeli twój Bóg jest ten Bóg, który gdzieś tam stoi daleko, twój Bóg to jest Bóg srogi, karzący, który według twojego mniemania nie chce ci nic dać za, od tak, za friko, gratisowo, więc będziesz skupiony na sobie, na swojej religijności. Będziesz skupiony na tym, żeby twojego Boga przebłagać, więc wszystkie twoje modlitwy, posty nie będą wychodzić z serca z radości, by się spotkać, by pobyć, by stracić czas dla Niego, ale żeby wybłagać, żeby zapłacić, tylko i wyłącznie ze strachu. Jezus później w Ewangelii mówi, że nikt nie przeszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie nowe podży i łata z nowego nie da się do starego. Wiara w Jezusa Chrystusa zawsze jest otwarta na nowość. Człowiek Ewangelii to jest człowiek ten, który lubi marzyć, który nie boi się wyzwań, który szuka coraz nowszych form dotarcia do ludzi, szuka też nowych form modlitwy, nie zatrzymuje się na jednej modlitwie, na jednej praktyce, ale wzrasta, cały czas dojrzewa, jego modlitwa się zmienia. Jak święci mówią, modlitwa dojrzałych chrześcijan staje się coraz bardziej spontaniczna, coraz bardziej krótsza, bo nieraz wystarczy jedno westchnienie, jedno spojrzenie, jedna myśl i się już rozumie z Bogiem i Bóg rozumie ciebie, tak jak w starych dobrych małżeństwach, że nie trzeba wiele słów, ale wystarczy jedno spojrzenie, już się wie wszystko. Ale Jezus na końcu Ewangelii mówi, kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi, bowiem stary jest lepszy. Co to znaczy? Zawsze stare pociąga. Religijność, życie w takich regułach jest bardziej przyciągające. Dlaczego? Bo człowiek nie musi się zmieniać. Człowiek nie musi stawiać sobie wyzwań. Było tak, jak było, po co mi jeszcze coś nowego? Modliłem się tak od pierwszej komunii, modlę się do dzisiaj. Nie chcę żadnych nowości, nie chcę szukać, nie chcę walczyć, nie chcę poznawać, nie chcę odkrywać piękno. Jest mi tak dobrze. Człowiek lubi ramki, człowiek lubi jakieś formy i lubi w tym tkwić. Niestety, każdy z nas w jakiejś mierze nie chce nowości, bo jeżeli człowiek jest otwarty na nowość, to musi naprawdę wstać, musi iść, musi coś robić, za czymś walczyć, coś tworzyć. A wszystko to, co jest stare, zawsze jakoś człowiek czuje się bardziej bezpieczny. Spójrz dzisiaj na twoją wiarę troszeczkę z innej perspektywy. Daj się uradować. Popatrz na Boga z perspektywy Jezusa Chrystusa. Może nigdy nie odważyłeś się pomyśleć o Bogu jako o kimś, który jest naprawdę dobry i niesamowity, który jest Ojcem, który cię kocha. Może boisz się właśnie tak pomyśleć, bo nie dowierzasz, bo zawsze byłeś uczony, że Bóg jest srogi i karzący. Spróbuj dzisiaj. Zobaczysz, jak twoje spojrzenie, jak twoja modlitwa, jak twoja relacja w dzisiejszym dniu się odmieni. On patrzy na ciebie z troską i miłością. Tak, nawet jeśli masz za sobą jakiś grzech, jakąś przeszłość, nawet jeżeli boryka się z jakimiś trudnościami trudnymi dla ciebie, nie wiem, w życiu rodzinnym, małżeńskim i tak dalej, to pomyśl o tym Ojcu, który zawsze na ciebie patrzy z miłością. I drugie, może też dzisiaj warto jest otworzyć się na coś nowego, warto spróbować, zacząć, żeby nie tkwić w tym samym, w relacji, w swoim życiu osobistym, po prostu spróbować pomarzyć i zrobić jakiś pierwszy krok czemuś nowemu. Otworzyć się na ducha, który wzywa, otworzyć się na to, co przychodzi, otworzyć się na świat, na ludzi, otworzyć się na przyszłość. Nie tkwić cały czas w tym, co było. My tak lubimy zawsze mieć wzrok utkwiony w mojej przeszłości, bo ta przeszłość zawsze jest taka romantyczna, piękna i wspaniała. Może dzisiaj jest okazja, żeby spróbować i nie bać się marzyć i zrobić coś pięknego.